Źle, po prostu źle jest, strasznie źle. Ach, to trzeba się napieklić. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, zapraszam do wspierania. Patronite, Romek Zaklinacz Byków. To tak to się zaprasowała. A nie chcę. Do kitu, wszystko do kitu. Źle, po prostu źle jest, strasznie źle. Okropnie. A niech to licho to weź. Tu stoi na kamieniu, jest okropnie źle. Zrobiło w durnia. Pierońska. Ach, to trzeba się napieklić. Trzeba się napieklić po prostu. Narobiłem sobie roboty po prostu, że szkoda gadać. Wyjąć było łatwiej, a postawić jest piekło, dlatego że... No cóż, kiepsko tu jest. Bardzo kiepsko. Ale póki się tego podkłada nie przystawi, to nie da rady. Gdzie go tu złapać? Żeby to było deko. Deko dalej. Zrobiło się błoto, popadał deszcz. Same przeciwności. Same przeciwności. Trzeba było z tyłu zablokować, żeby nie szedł do przodu. Tylko do pionu. To nie pomyślało. I trzeba teraz za to pokutować.
było teraz tu go podnieść. A boję się, że jak go wezmę z przodu, to go znowu pociągnę do przodu. To jest takie... No nic, trzeba próbować. Po prostu dobry łańcuch został w lesie. W lesie taki dobry łańcuch, bo był potrzebny, bo kloce ściągałem. A to jest takie cholerstwo ciężkie, że ojojoj, może tym się uda, może się uda, powinien wytrzymać. Muszę klucz i wkręt i olej. Tak dobrze wiedzieć, gdzie coś się ma. O! Ha, ha, ha! Oszczędzaj prąd. Bo Unia grozi, że prąd drożeje strasznie. Podkład piszczy, mówi dość, dość, mówi dość, a mu jeszcze raz. Czy się gwint zmleł, czy trzeba było dłuższego klucza? No robi się takie piekło, że... Zaraza, normalnie zaraza. No miała gwint trochę podciągnięty. Przeciągnięty trochę, ale no nic. Idzie ciaśniej. Krz. Może się trafił jakiś sęk po drodze. No i tak może być. Kto wie, czy nie trzeba będzie wykręcić jeszcze raz otworu, poprawiać. O jasny gwint. Czycie, jak to się mówi, czy cię szlak nie trafi? O, skubane, dochodzi. Krz. Doszło. Odjechać do tyłu i postawić na ziemi. Do przodu to nie problem, ale jak nie będę koparki szarpał, tylko wezmę ciągnik duży i leciutko go ciągnikiem już, żeby nie kombinować, bo koparka to jeszcze, wie pan, przeciągnie go, a ciągnikiem to na płask, od dołu. Paweł ani pisnął, cóż było mówić, Paweł ani pisnął. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął, nazajutrz jeszcze. Gaweł smacznie chrapie, aż tu z powału coś mu na łeb kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Puk stuk, zamknięte spogląda przez dziurę. I cóż widzi, cały pokój w wodzie. A Paweł zwędko siedzi na komodzie. Cóż wać, pan robisz, rybki sobie łowię. Ale mość panie mnie kapie po głowie. A na to Paweł, wolność Tomku w swoim domku. Paweł i Gaweł w jednym żyli domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał swawolę. To pies, to zając. Ciągle polował po swoim domu. To pies, to zając. Między stoł i stołki gonił, uciekał, wywracał goziołki.
strzelał i krzyczał i trąbił do znoju. Aż biedny Paweł znieść tego nie może, schodzi na dół i prosi w pokorze. Zmiłuj się, waćpan, poluj ciszej nieco, bo mi na górze szyby z okien lecą, a na to gaweł. Wolność Tomku w swoim domku. Cóż było mówić? Paweł ani pisnął, wrócił do siebie i czapkę nacisnął. A nazajutrz wiadomo, co było. Rybki sobie łowię. No piękna bajka, prawda? No nic, trzeba będzie jutro wymierzyć, że nie było głupoty. Już myślę, że najgorsze to poza nami. I nasunąć go tam na miejsce i wszystko. I trochę do przodu. Dobra, stop, kamera, koniec filmów. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembale i Dominika Capka. I dziękuję serdecznie za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków. Thank you.